Hej, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz z Apple Native. Dzisiaj chciałbym was zaprosić do obejrzenia filmu, który od bardzo dawna chciałem przygotować, a mianowicie prezentację, recenzję można powiedzieć, akcesorium do iPada Smart Covera, niezwykle ważnego akcesorium. Serdecznie zapraszam! Spytał pierwszego lepszego przechodnia spotkanego na ulicy, czy dałby pan 150 zł za takie akcesorium do tableta, iPada. Taka osoba pewnie by popatrzała na mnie się dziwnie i powiedziała coś w stylu: stuknij się pan w łeb, 150 zł za kawałek materiału z magnesem w środku. Powiem wam szczerze, że na pierwszy rzut oka tak to może wyglądać, natomiast w dzisiejszym filmie chciałbym wam powiedzieć właśnie, jak ważne jest to akcesorium i jak może się w łatwy i prosty sposób przez wiele, wiele miesięcy spłacić i będziecie naprawdę bardzo, bardzo z niego zadowoleni. Co do samego wyglądu, macie różne kolory, są zrobione właśnie z takiego materiału, można powiedzieć, silikonowego, od środka jest jakaś taka włóknina, natomiast są też skórzane te smart covery i wtedy one są trochę droższe, aczkolwiek są właśnie z naturalnej skóry wykonane. Co do kolorów, jest ich kilka, jak nie kilkanaście, więc wybór jest naprawdę ogromny. Na budowę składają się trzy takie jakby kawałki magnesu, które oczywiście mogą służyć do uśpienia, do wybudzenia iPada. No i generalnie przypinamy tą przykrywkę, można powiedzieć, w ten sposób do iPada. Nic prostszego już nie da raczej zrobić. No a teraz do zastosowania. Dlaczego mielibyście wydać właśnie te 150 zł na taką przykrywkę? Już wam mówię. Ja Smart Covera używałem już od 3 czy 4 lat bodajże. Do swojego poprzedniego iPada już miałem. Jest to zakup naprawdę niezwykle bardzo dla mnie ważny, ze względu na to, że mnóstwo razy wykorzystałem cały jego potencjał. To znaczy, leżąc w łóżku, oglądając film na iPadzie, robię sobie taki, można powiedzieć, stosik. No i wtedy bardzo fajnie leży mi jakby na łóżku, czy tam gdzieś oglądam ten iPad, nie muszę trzymać go w ogóle. Natomiast jeśli przeglądam właśnie internet, to mogę bez problemu też surfować po internecie, nie martwiąc się o to, że mój iPad się przewróci. Inną sprawą jest to, że jeśli położycie go tak, bardziej w poziomie, w tej pozycji można oczywiście łatwiej pisać, przyjemniej się pisze, nie musicie też trzymać tego urządzenia, a macie jednocześnie je pod kątem. Bardzo fajne zastosowania. Oprócz tego, że smart cover doczepiony do iPada daje różne możliwości do położenia jakby tego iPada, czy w pionie, czy w poziomie bardziej, daje też możliwość, daje zabezpieczenie właśnie przed uszkodzeniem ekranu. Oczywiście, jeśli zrzucicie go na ziemię, no to prawdopodobnie tył może się porysować, a przód może na przykład się wnieść. Natomiast różnego rodzaju zarysowania czy jakieś drobinki, jakichś śmieci małych nie przedostaną się raczej przez tą pokrywkę, dlatego można powiedzieć, że jest to też swego rodzaju zabezpieczenie właśnie na ekran. Z początku można powiedzieć, że smart cover założony na iPada ma jeden fajny bajer, natomiast po tym kilkuletnim użytkowaniu tego smart covera stwierdzam, że to nie jest bajer, a świetna po prostu funkcja. A mianowicie wybudzanie iPada przez podniesienie pierwszego panela. Jest to o tyle właśnie fajna sprawa, że nie musicie ściągać tego smart covera, po czym go tu odpalać, tylko od razu jest odpalany. To jest naprawdę świetna sprawa, tylko z tym musicie uważać. Ze względu na to, że jak kupicie podróbkę, nie wiem, smart covera, który podobnie wygląda, za kilkanaście, kilkadziesiąt złotych w internecie, prawdopodobnie ta funkcja nie będzie działać. Miałem już taką właśnie styczność z taką sytuacją, w której podróbka, czy produkt zakupiony nie przeze mnie, ale przez znajomego po prostu był jakby fałszywy i ta funkcja nie działała, więc trochę lipa, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo fajna funkcja i ułatwia, właśnie z perspektywy lat patrząc, ułatwia bardzo, bardzo życie. Czy iPad z założonym smart coverem jest dużo cięższy? Nie. Ten smart cover, praktycznie każda generacja następna smart covera jest coraz cieńsza i dołożenie do iPada takiego smart covera naprawdę dużo mu nie dokłada. Natomiast jeśli nie potrzebujecie go, to znaczy na przykład, nie wiem, czytacie tak książkę, czy przeglądacie gazetę albo internet, no to jasne, można sobie odpiąć bez problemu, rzucić gdzieś obok i czytać bez, bo po co ma wam jednak trochę tego ciążyć. Jak jest z wytrzymałością tego sprzętu? Nie będę owijał wawełny, tylko pokażę wam, jak wygląda smart cover po 3-letnim użytkowaniu. Według mnie bardzo dobrze. Można powiedzieć, że on się już zaczyna powoli tutaj rozwalać, ale tak jak mówię, on ma już 3 lata, więc nie można też nie wiadomo czego od niego wymagać. Aczkolwiek dalej wszystko działa, dalej funkcja wybudzania działa na poprzednim iPadzie, więc jestem bardzo zadowolony i chcę wam właśnie pokazać to, że inwestycja właśnie w te 100 kilkadziesiąt złotych naprawdę przynosi wymierne korzyści w przeciągu kilku
kilku lat, bo ten smart cover jest na tyle dobrze wykonany, że nie rozwali wam się w pierwszym miesiącu, tak jak większość podróbek, i dlatego zachęcam was do zakupienia oryginalnych tylko właśnie tych smart coverów. Naprawdę wiem, co mówię. Podróbki mogą się od razu rozwalić. Nie dość, że nie będziecie mieć funkcji obudzania, to mogą się wam po prostu nawet od razu tutaj rozpruć. Nie będzie to fajnie wyglądało, a wy i tak potem będziecie musieli kupić nową sztukę, więc po co wydawać dwa razy pieniądze? Lepiej chyba od razu kupić oryginalną rzecz, która po prostu zostanie trwalsza. Reasumując, czy smart cover dla iPada jest koniecznie? Nie. Natomiast używanie smart covera z iPadem jest naprawdę rewelacyjną sprawą, bo dostajecie tak naprawdę o wiele bardziej komfortowe urządzenie przez różne swoje pozycje, w których możecie właśnie kłaść tego iPada, a także przez zabezpieczenie, jakie otrzymuje wasz ekran, chyba że kupicie smart case'a, czyli smart covera z opaską jakby taką tylną, i wtedy macie całego iPada zakrytego, to znaczy zabezpieczonego też jednocześnie. Natomiast wtedy nie macie tego uroku, jakby nie wiem, jabłka, jak ktoś chce, więc ja tutaj zostaję przy samym smart coverze. Tak jak mówię, zakup warto rozłożyć jakby w cudzysłowie na lata, bo naprawdę przez dobre kilkanaście, dziesiąt nawet miesięcy można powiedzieć, że będzie wam dobrze służył. Jeśli macie do mnie jakieś pytania bądź do tego właśnie akcesorium, to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem, na Twitterze, na Facebooku. Wpadajcie do naszej grupy sadowników na Facebooku, link znajdziecie poniżej. Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję, do zobaczenia, cześć!